Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj będzie rzeczywiście prosto i szybko, bo dzisiaj robimy zupę z ciecierzycą, batatem i papryką. Taką dość pikantnie doprawioną, bo na ostro smakuje chyba najlepiej. No i taka zupa jest też banalnie prosta i szybka do przygotowania, przy tym niezwykle odżywcza, bez mięsa, ale spokojnie można się nią najeść i na długo utrzymuje w uczuciu sytości. Jeśli Wam się spodoba, a mam nadzieję, że tak, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv i bardzo serdecznie tam zapraszam, a teraz już nie przedłużam. Zaczynamy! Zaczynam od przygotowania warzyw. Batat obieram, płuczę i z grubsza osuszam. Paprykę przekrawam na pół, usuwam gniazda nasienne. Cebulę obieram. Bazą tej zupy i głównym nośnikiem białka będzie ciecierzyca. W tym przepisie powinna być już ugotowana. Zatem można ją spokojnie namoczyć i ugotować dzień wcześniej, przechować w lodówce i dzisiaj tylko sięgnąć po już ugotowaną lub skorzystać z ciecierzycy kupnej ze słoika takiej w zalewie. Niezależnie od tego, czy kupna, czy gotowana w domu, trzeba ją osączyć, czyli przekładam na sito, przepłukuję wodą i zostawiam na sicie do osączenia i niech sobie na tym sicie czeka na swoją kolej. Jeśli chodzi o ilość, to mam tutaj 400 g ciecierzycy. Dobrze, teraz warzywa. Jedna cebula. Obieram, przekrawam na pół, po czym kroję w kostkę lub z grubsza siekam. Paprykę myję, osuszam, przekrawam na pół, usuwam gniazda nasienne i również kroję w kostkę. Takiej wielkości, jaką chcę mieć w zupie. U mnie taka niezbyt drobna. W garnku, w którym będę gotować zupę, rozgrzewam oliwę z oliwek. Biorę jedną łyżkę mniej więcej i na gorącą, ale nie mocno rozgrzaną, wkładam cebulę i dodaję ząbek czosnku, drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę. Całość mieszam i krótko szklę na niezbyt dużym ogniu. W czasie, kiedy cebulka i czosnek się szklą, dodaję przyprawy. Pół łyżeczki chili lub ostrej czerwonej papryki, pół łyżeczki kminu rzymskiego i pół łyżeczki mielonej kolendry. Mieszam i smażę przyprawy razem z cebulką i czosnkiem przez jakieś 2 minutki. Po tych 2 minutach dokładam paprykę. Mieszam i niech to się podsmaża na niezbyt dużym ogniu cały czas, a ja sobie pokroję batata. Znowu w taką niezbyt drobną kostkę, czyli plastry, takie słupki, a następnie kostka. Dokładam do garnka, mieszam i smażę tym razem jakieś 5 minut, powiedzmy, co jakiś czas mieszając. Kiedy warzywa się już porządnie podgrzały i ładnie osnuły przyprawami, dodaję tutaj bulion lub wywar, lub po prostu, jak w moim przypadku dzisiaj, wodę i domową wegetę. Jeśli chodzi o ilość, to 1 litr, czyli 2 garnuszki półlitrowe wlewam i dodaję domową wegetę, 2 łyżeczki. Jak zrobić taką wegetę, pokazywałam w osobnym przepisie, podlinkuję jego rzecz jasna i pod filmem, i gdzieś tu obok, bo jest to bardzo praktyczna rzecz w przygotowaniu takich szybkich domowych zup, jeśli nie mamy wywaru. Zwiększam grzanie i doprowadzam do zagotowania. Dodaję też od razu pomidory, 400 g. Mieszam, zwiększam grzanie i doprowadzam do zagotowania. Moja woda była zimna, pomidory też, więc przykrywam i maksymalnie duży ogień, żeby to się szybko zagotowało. I kiedy zawartość garnka już jest gorąca, dosypuję komosę ryżową, pół szklanki. I ja mam tutaj mieszankę komosy czarnej i komosy białej, czyli 1/4 szklanki białej i 1/4 czarnej, łącznie pół szklanki, jak widać. Wsypuję do garnka. Dla podbicia smaku dodaję też od razu łyżeczkę wędzonej papryki. Mieszam, przykrywam, zmniejszam grzanie i gotuję pod przykryciem przez około 20 minut. No pachnie już przepięknie. Po tym czasie podnoszę pokrywkę i zaglądam do garnka, całość mieszam. Naprawdę zapach cudowny. Dodaję teraz osączoną ciecierzycę, tę przygotowaną wcześniej. Mieszam i doprawiam to świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny. Mniej więcej 2 łyżki daję. W mojej cytrynie jest dość dużo pestek, nie pomyślałam o tym, więc je tutaj szybciutko wyłowię. Doprawiam też do smaku solą, jeśli trzeba pieprzem. Ja pieprzu już nie dodam, bo to chili zrobiło dobrą robotę, więc jeśli chodzi o ostrość, to wystarczy. Sprawdzam smak. Jeśli trzeba, doprawiam. Jeśli jest w porządku, to można podawać. Ja dodaję jeszcze 2-3 łyżki siekanej natki pietruszki i zupa jest już absolutnie gotowa. Nalewam do miseczek lub na głębokie talerze i podaję z ulubionym pieczywem. Świetnie sprawdzi się tutaj pełnoziarnista bagietka, czy kromki razowca, czy tak jak w moim dzisiejszym przypadku, domowe bajgle. Bajgle ekspresowe, więc upiekłam je tuż przed gotowaniem zupy. Piekły się w zasadzie, kiedy zupa się gotowała, więc całość jest w równym czasie gotowa. Bajgle smaruję masłem
i można się częstować. Ja tę zupę lubię bez żadnych dodatków. Tutaj jest komosa ryżowa, więc pieczywa tutaj absolutnie nie potrzebuję i moja wersja będzie bez pieczywa. Natomiast reszta rodziny lubi tego typu zupy z pieczywem właśnie, więc dla nich wariant z bajglami. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i że zechcecie go wykorzystać. Ta zupa jest naprawdę przepyszna, świetnie doprawiona. Można ją ugotować praktycznie 30 minut przed podaniem na stół, bo jak sami widzieliście, jest szybka do ugotowania, ale spokojnie można ją też ugotować z wyprzedzeniem, wstawić do lodówki i następnego dnia tylko podgrzać, dzięki czemu posiłek może być jeszcze szybciej, a zupa, jak każda zupa, następnego dnia tylko zyska na smaku. Mam nadzieję, że zupa Wam posmakuje i że zechcecie zaprosić ją na Wasze talerze, do czego gorąco zachęcam. Przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie.tv. Bezpośredni link wkleję jak zawsze w informacjach pod filmem, więc wystarczy tylko kliknąć i serdecznie do tego kliknięcia zapraszam. A teraz dziękuję za uwagę i za dooglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, bo tylko dzięki temu pozostaniemy w kontakcie i nie przegapisz kolejnych przepisów, odcinków i inspiracji oraz innych smakowitych zup na przykład. Z góry za to dziękuję, przepysznych zup z ciecierzycą, batatem i papryką Wam życzę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.